Co jest mniejsze? Jednostkowe tempo wzrostu równania y równa się 6,5x. Czy jednostkowe tempo wzrostu prostej na wykresie poniżej? Tutaj musimy zastanowić się przez chwilę nad pojęciem jednostkowego tempa wzrostu, bo w tym kontekście jest ono trochę niejednoznaczne. To pytanie powinno być trochę jaśniej skonstruowane. Według mnie, zakładam po prostu, że tak jest, chodzi o jednostkowe tempo wzrostu zmiennej y względem zmiennej x albo w porównaniu ze zmienną x, albo jeszcze prościej. Pytamy, jak bardzo zmienia się zmienna y przy jednostkowej zmianie zmiennej x, przy zmianie x o 1. Z tego równania można wywnioskować, że kiedy x zmienia się o 1, to y zmienia się o 6,5. Za każdym razem, kiedy x zwiększa się o 1, y rośnie o 6,5. Można powiedzieć, że jednostkowa zmiana y względem x wynosi 6,5. Zmiana y wynosi 6,5 na każdą jednostkę zmiany x. Natomiast na tym wykresie, kiedy x zmienia się o 1, kiedy wartość x zwiększa się o 1, wartość y zwiększa się, tak na oko, o 3,5. x zwiększa się o 1, y zwiększa się o 3,5. Czyli tempo wzrostu zmiennej y w odniesieniu do zmiennej x wynosi 3,5 do 1. y rośnie o 3,5 na każdy jednostkowy wzrost zmiennej x. Czyli tempo wzrostu Prostej na wykresie jest niższe niż tempo wzrostu tego równania. Albo inaczej, zmienna y rośnie wolniej w porównaniu ze zmienną x na tym wykresie niż w tym równaniu. Czyli równe nie są, zaznaczamy tempo wzrostu prostej na wykresie jest niższe niż tempo wzrostu opisane równaniem.